Teraz chciałbym opowiedzieć wam o czymś zupełnie innym. Mianowicie o tym, że 2 lata temu zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego. Naprawdę, na serio. I muszę wam powiedzieć, że najlepsze było to pierwsze spotkanie z lekarzem. Lekarz patrzy na ten poziom cukru we krwi, wyniki. No. Ewidentnie cukrzyca typu pierwszego. A czym się pan zajmuje? Ja mówię, stand-up i kabaret. No coś pan dzisiaj nie ma humoru. A nie było tak prosto u mnie zbadać poziom cukru we krwi. Najpierw trzeba było zbić alkohol. To było moje pierwsze pytanie. Nie, czy przeżyję, tylko czy można pić? A lekarz, nie, że nie można, o nie. No to w takim razie, jak nie można pić, to nie będę chodził na imprezę. Nie będę chodził na imprezę, nie poznam dziewczyny. Nie poznam dziewczyny, nie będę uprawiał seksu, nie będę miał dobrego humoru, nie napiszę nowych tekstów, nie będę miał nowych występów, nie będę miał za co żyć, wyląduję na ulicy i będę żulem. A lekarz, spokojnie, spokojnie, nie będzie pan żulem. Dlaczego? Bo każdy żul pije. Wyobraźcie sobie menela, który podchodzi do was, no kto by mi uwierzył? Panie koniutki, nie ma pan może dorzucić 70 groszy do insuliny? Nie, nie dam panu pieniędzy, pan pewnie wyda na alkohol. Dam panu coś do jedzenia, proszę, Snickers. Całe szczęście, że nie będę nigdy alkoholikiem, bo nie ma cukrzyka alkoholika. Bo który menel po 40 dniach klania wstaje? Ale kac, muszę sobie iść sprawdzić cukier. Trafiłem do szpitala. Najgorzej było zasnąć, ale udało mi się. W końcu budzą mnie wodospady. Otwieram oczy, a tu obok mnie pan Sułkowski, 74 lata. U mnie cukrzyca jest największym problemem, u niego najmniejszym. Pan Sułkowski ma gacie spuszczone dotąd, patrzy mi prosto w oczy i mówi, lejąc do kaczki, wygoda, co? Przez cukrzycę polubiłem czarne poczucie humoru. Dzwonię do Grześka Halamy, mówię, ty stary, zachorowałem na cukrzycę typu pierwszego. A Grzegorz, spoko, mój ojciec to miał, da się żyć. No, co prawda, on umarł przedwcześnie. Cukrzycę sprawdza się poprzez nakucia palców. Ja na początku nakuwałem wszystkie palce. A pielęgniarka mówi mi, że można tylko te 3. Ja pytam, dlaczego tylko te 3? Bo jakbym te 3 stracił, to tymi 2 można robić wszystko. Noszę też taką opaskę, na której jest napisane, że mam cukrzycę. Jeżeli zemdlałem, wezwij pogotowie. Ale uważacie, że to jest trochę bez sensu? Ja uważam, że to trochę bez sensu. Wyobraź sobie taką sytuację. Idziesz sobie ulicą, ktoś leży na chodniku i co? Podchodzisz do tej osoby, nie ma opaski, chuj z nim. Teraz mając cukrzycę, muszę na siebie uważać. Na przykład w seksie, nie mogę tak jak kiedyś, wiecie, wysmarować całą kobietę nutellą, nie? A później, o kurwa, mam cukrzycę. Ale mam też psa. Mnie teraz wkurza nawet napis cukier w szyldzie cukiernia. Mam ochotę tam wejść i zapytać, czy to pani sprzedaje te pyszne, cieplutkie ponczusie? Tak, to ja. Wszyscy umrzecie. A najbardziej mnie wkurza, jak ktoś mi życzy, Marcin, słodkich snów. Słodkich snów, cukrzykowi. To tak jak komuś nałożył śmierci, kto kichnie, a psik powiedzieć, na zdrowie. To tak jakby bezdomnemu powiedzieć, wie pan co, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Przerąbane, co napiszą na moim nekrologu, nie? Amy Winehouse sprzedawkowała kokainę. Mick Jagger pewnie umrze podczas seksu z wycieńczenia z 7 kobietami, nie? Marcin Zbigniew Wojciech zjadł Snickersa. Dlaczego ja o tym wszystkim opowiadam? Bo 40% osób, które mają cukrzycę, nawet o tym nie wiedzą. Myślą, że są przemęczone, że to jakieś inne objawy. Ja przy sobie mam glukometr. Badanie cukru robi się na czczo z rana. Także, gdyby któraś pani chciała... No najważniejsze jest wasze zdrowie. Ale co z panami? Kurwa, cukrzyca, da się żyć. Inni mają gorsze choroby. Na przykład obłęd smoleński. Nieśmiała prawka. Ten żart do dopracowania. Uwielbiam też wkręcać ludzi. Ostatnio jechaliśmy w trasie i podszedłem do kelnera zapytać, Elosiumeczku, nie masz może załatwić heroinę? I kelner taki zdziwiony, nie! Siadam na miejsce, przed obiadem robię sobie zastrzyk, który muszę sobie zrobić z insuliny. Trz! I do kelnera, dzięki, załatwiłem. A wiecie, co jest najgorsze? Że z tych mocniejszych używek korzystają teraz nie tylko faceci, ale też kobiety. Naprawdę, to jest okropne. To nie jest tak, że przeszkadza mi to, że kobiety ćpają. Przeszkadza mi to, że nie wiem, jak to zareaguje z tym, co ja jej dosypałem. No i co, jesteśmy na randce, nie?
Ona się nagle przewraca, piana z ust, a ja mam cukrzycę. Ja się nie mogę przyjmować takimi rzeczami. Szczerze, to ja, teraz mając cukrzycę, ja mogę być prawdziwym skurwielem. Ale i tak zawsze będę słodkim.